Bardzo dziękuję za zaproszenie, i bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj u Państwa na tej 42. już edycji targów Agrotech, tutaj w Minikowie, na Kujawach. Bardzo nam jest miło, że możemy spotkać się z Państwem i zobaczyć, jak dzisiaj i co oferowane jest dzisiaj. Jak dzisiaj wygląda polskie rolnictwo i co dla polskiego rolnictwa jest dzisiaj oferowane. Gdyby to porównać te 30 lat wcześniej, czy nawet dalej sięgając jeszcze te 42 lata wcześniej, można zobaczyć, jak gigantyczna jest to różnica i jak wielką drogę polskie rolnictwo, ale przede wszystkim polski rolnik, pokonali od tamtego czasu. Dzisiaj przed nami są zupełnie nowe wyzwania. Dzisiaj przed nami jest nowa rzeczywistość, wciąż zmieniająca się, o której bardzo często dyskutujemy. Dziękuję panu ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu za niezwykłą troskę, z jaką podchodzi do spraw polskiego rolnictwa i polskiego rolnika przede wszystkim. Niezwykłą troskę, taką, ja bym powiedział, właśnie nieministerialną, taką bardzo ludzką, za takie niezwykle oddolne podejście do tych tak bardzo ważnych, właśnie bardzo często ludzkich spraw. Dlaczego tak bardzo to akcentuję? Często mówimy, że chcemy, żeby nasze rolnictwo, tak jak i cała Polska, rozwijało się jako rolnictwo nowoczesne. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy dzisiaj. I w przyszłości rolnictwo nowoczesne, nowoczesna produkcja rolna, nowoczesne wytwarzanie żywności. Otóż, proszę Państwa, jestem przekonany co do jednego: nowoczesne nie oznacza masowe, nowoczesne oznacza przede wszystkim zdrowe, nowoczesne oznacza dobre dla człowieka, nowoczesne oznacza to wszystko, co człowiekowi rzeczywiście służy. A więc takie rolnictwo, które jest realizowane w sposób zrównoważony. To właśnie dlatego cały czas akcentujemy i cały czas w naszej Konstytucji to najistotniejsze miejsce w hierarchii celów rolnych zajmuje wsparcie rodzinnego gospodarstwa rolnego. To jest podstawa i mam nadzieję, że to będzie podstawa gospodarki rolnej w naszym kraju. Właśnie rodzinne gospodarstwo rolne. Co to proszę państwa oznacza? No wiadomo co to oznacza. To oznacza właśnie troskę. To nie oznacza działalności przemysłowej. To oznacza prawdziwy rolniczy trud. To oznacza także najczęściej i ręce rolnika, które same dotykają i tej ziemi i tego wszystkiego, co rolnik uprawia i co rolnik wytwarza. To jest właśnie to, co chcemy nazywać zdrową żywnością i to jest właśnie to, z czego jesteśmy najbardziej dumni. Dziękuję za to wszystkim polskim rolnikom. Korzystam z tej okazji, żeby powiedzieć bardzo, 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 bardzo mocno dziękuję za taki właśnie trud i taką właśnie produkcję. Działalność rolnicza jest związana z wielkim ryzykiem. Przecież państwo doskonale wiecie, ryzykiem co roku, bo jest uzależniona od sił natury. Jest uzależniona od pogody. Jest tyle niebezpieczeństw, które czyhają na rolnika i na to, co rolnik wytwarza. Powodzie, gradobicia, przymrozki, inne formy przyrody, które niszczą, płody rolne, które niszczą to, co państwo w wielkim trudzie zdołaliście wytworzyć. Ważne jest to, żeby państwo polskie dbało o rolnika także poprzez to, że zawsze jest na takie okoliczności zabezpieczony, że państwo polskie szybko reaguje. Na wszelkie tego typu wydarzenia, które zakłócają rolnikowi jego normalną pracę, taką jak chcielibyśmy ją postrzegać, to właśnie taka gospodarka w tym znaczeniu państwowym tym razem, w tym znaczeniu także i politycznym. Jest nam potrzebna po co? Po to, żeby rolnik mógł spokojnie pracować i po to, żeby miał jak to się mówi, wolną głowę, żeby nie był chciał myśleć jak przetrwa w sytuacji, gdyby dotknęła go klęska żywiołowa. To niezwykle istotne i ważne zadanie, które spoczywa na rządzie, a przede wszystkim właśnie na, na ministrze rolnictwa. Dziękuję, panie ministrze, że jak do tej pory, przez czas, kiedy sprawuje pan ten niezwykle ważny urząd, ta właśnie bardzo, bardzo istotna część działalności państwowej jest realizowana w sposób sprawny i odpowiedzialny. Proszę państwa, przed nami bardzo ważny czas. W 2020 roku będzie ustalony nowy budżet Unii Europejskiej w następnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. To się dzieje co 7 lat i obecny rząd, pan minister dzisiaj zajmują się tym trudnym procesem negocjacyjnym i rozpatrywaniem różnego rodzaju propozycji budżetowych jakie są oferowane w ramach wspólnej polityki rolnej na przyszłość i tego co w tym zakresie jest oferowane Polsce i co Polska będzie mogła uzyskać. Otóż chcę powiedzieć bardzo mocno. Musimy walczyć bardzo twardo po to aby nasi rolnicy, abyśmy my byli traktowani w ramach Unii Europejskiej sprawiedliwie. To znaczy, aby polski rolnik otrzymywał świadczenia przynajmniej na średnim poziomie Unii Europejskiej. To jest wielkie zadanie i o to trzeba walczyć. To są, proszę Państwa, w skali ogólnej Unii Europejskiej gigantyczne pieniądze to co roku 58 miliardów euro, z czego 40 idzie na dopłaty bezpośrednie, 14 na rozwój obszarów wiejskich i 4 na różnego rodzaju właśnie zdarzenia o charakterze incydentalnym. Jest się o co bić. Czy to jest coś, co jest ofiarowane? Proszę Państwa, nie. To nie jest nic, co byłoby czymś wyjątkowym. Po prostu Unia wspiera rolnictwo, Unia wspiera, wspiera gospodarkę rolną. Dlaczego? Dlatego, że Unii potrzebne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Ja ogromnie cieszę się z tego, że my, jako Polska, jesteśmy pod tym względem samowystarczalni, ale to się dzieje właśnie dzięki pracy polskiego rolnika, dzięki jego trudowi. I to jest coś, za co powinien polskiemu rolnikowi być wdzięczny i mam nadzieję, że jest wdzięczny cały polski naród, całe nasze społeczeństwo. Rzecz tylko polega na tym, żebyśmy w ramach tej Unii Europejskiej wywalczyli sobie rzeczywiście sprawiedliwe traktowanie. Nie ma żadnej. Absolutnie żadnej przesłanki, dla której polski rolnik miałby być traktowany w sposób gorszy, inny niż rolnicy w krajach Unii Europejskiej, choćby na zachodzie Europy. Dlatego uważam, że naszym celem jest wywalczenie dopłat bezpośrednich przynajmniej na średnim poziomie Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jest taka szansa. Rolnictwo w Unii Europejskiej, zwłaszcza to rolnictwo właśnie rodzinne, te rodzinne gospodarstwa rolne, to rolnictwo słabnie. Zastępują je wielkie laty fundia. Trudno może w to uwierzyć, ale według danych statystycznych, tysiąc gospodarstw rolnych likwidowanych jest w Unii Europejskiej całej jako takiej dziennie. Tysiąc gospodarstw dziennie znika w Unii Europejskiej. Jest ich coraz mniej. Proszę Państwa, pod tym względem my. Wysuwamy się na absolutne czoło jako to państwo, w którym rodzinne rolnictwo cały czas istnieje i ma się dobrze, a naszym zadaniem jest wspierać je tak, aby miało się ono coraz lepiej. Wierzę w to, że taką właśnie politykę będziemy w stanie zrealizować. Ten okres negocjacyjny najważniejszy jeszcze przed nami. Będziemy walczyli o środki na rozwój polskich gospodarstw rolnych i na rozwój polskiej wsi. Bo to jest również niezwykle istotne, w jaki sposób wydawane są te środki na wsparcie obszarów wiejskich. Tworzenie na obszarach wiejskich infrastruktury sprzyjającej rozwojowi człowieka, sprzyjającej rozwojowi kulturalnemu, sprzyjającej edukacji, sprzyjającej różnym możliwościom rozwoju, także i gospodarczego, jest niezwykle istotnym zadaniem. Niedawno odbyliśmy pod moimi auspicjami cykl konferencji o tym, jakie są perspektywy życia na obszarach wiejskich, jakie są perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Bardzo dziękuję i panu ministrowi, i innym ministrom rządu, dobrej zmiany, zjednoczonej prawicy za tak bardzo zaangażowany udział w tych konferencjach. Brało w nich udział 13 ministerstw. Przedstawiano różne oferty i możliwości, jakie istnieją do korzystania z różnego rodzaju środków, które właśnie można wykorzystywać na obszarach wiejskich na różne cele rozwojowe, przede wszystkim infrastrukturalne. Chciałbym, żebyśmy te dyskusje kontynuowali, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy w jak najbardziej doskonały sposób Przede wszystkim sprawiedliwy, przede wszystkim zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zaplanowali, w jaki sposób będziemy wydatkowali u nas w kraju te środki w ramach polityki wsparcia obszarów i rozwoju obszarów wiejskich z, przysz z przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To bardzo ważne, bo jak można przeczytać w danych, 15% gmin wiejskich, jak do tej pory, jeszcze z tych możliwości nie skorzystało. Te środki muszą być dzielone lepiej i wierzę w to, że dzięki mądrej polityce w przyszłości będą one podzielone lepiej i rzeczywiście to wsparcie także i w zakresie rozwoju infrastruktury będzie dla polskich rolników i na obszarach wiejskich wyraźnie odczuwalne. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Jeszcze raz bardzo dziękujemy razem z moją żoną, Zagatą, za to zaproszenie. Dziękujemy za to, że będziemy mogli się zapoznać z tym wszystkim, co tutaj w Minikowie jest przedstawiane i oferowane. Dziękujemy Państwu za, za spotkanie i na ten czas, który przed nami na czas jeszcze zbierania plonów, na czas, który zbliża nas do zakończenia sezonu rolnego wszystkim polskim rolnikom, wszystkim rodzinom rolniczym, szczęść Boże! Dziękuję.